Ale mało z lisem, kochani, o, pani Aniu, tu pani zdjęcie, jedno, a tu jest drugie, pana doktora z plackiem. Robi to jest za własna hodowla, czy to przyszło? Nie, to z naszych. Podrzucony jest taki jeszcze mały, mniejszy, najmniejszy. Nazwałem Maciek, bo on jest podobny do kiedyś takiego Maćka, miałem fajnego kota. Adoptowałem, bo tam jedna pani umierała w Gryficach. I on też ma takie samo umaszczenie. I podrzucili gdzieś 3 tygodnie temu. Ale to tak podrzucili, że wie pan, on nie przyszedł przecież do bocianówki. To już pod samą bocianówkę. Także tam się chował pod podłogą, a teraz już oswojony, już lata wchodzi. Też będę chciał do pana przyjechać z nim. Ale myślę, że w następnym tygodniu. Ale zdrowy jest. To ten ma świeżo? Ten uszny, nie? To ten ma, tak? Czyli ten jogi, tak? Śwież ma. To bym prosił troszkę przytrzymać. Jeszcze nie będzie miał nakropiony preparat. Ten preparat działa około miesiąc, załatwia chły, załatwia się.
świerzba, z tym, że tego świerzba gdzieś po miesiącu jest skazane, żeby jeszcze powtórzyć. Mm-hmm. I załatwia również wewnętrzne robale, takie, no, że tak powiem, czyli wszystko jako glizdy. Czyli nie? Wszystko takie praktyczne. O, no takie, jakie mogą wystąpić u młodych kotów. Poczekaj. Musimy trochę ci tego wywalić z tych uszu. Wie pan, on po całym DPS-ie chodził. To jest z tej matki wszystkich matek. Taka cyganicha. Ona, wie pan, go wszędzie ciągała. Także on taki zaradny jest pod tym względem. Teren zna. Dosyć duży. Nie. Jak tam już z jednego pieca chlepia, tak? Tak. No, ten Bubu to jego brat, czy tego siostra jego. Nie, to znaczy obydwie, to są dwie siostry. Kurczę, Marek. Się narodziło. Tylko tamtą to cztery, były pięć, to cztery złapałem do bocianówki, przyniosłem. Trzy poszły do adopcji, pani Monika wzięła. A on mi uciekł z torby. Wie pan. Był zamknięty i uderzył w drzwiczki, kurczę, i wyprys. Sprytne. I został. No i już zostanie. Bardzo ładnie. Teraz pan mu psiuknie. No i prycha. Panie doktorze, on. Ona. Prycha. No. Już pan dał radę? Zdecydowanie. Bo tego, ja w takiej pozycji półprzychylonej, wie pan. No, kręgosłup wysiada. No, mam ten lędźwiowy, tam mi noga drętwieje, prawa. Kurde, ja myślałem, że ja się nie będę starzał, panie doktorze. No jasne. Do pewnego wieku to człowiek nie myśli o pewnych rzeczach, no. Bo ich jest tak. No, tak wie pan, no ciągle mi się wydawało, że duchem się czuję, kurczę, młodo, tak jak miał tam 20 lat, nie? No to bardzo dobrze. Tylko jak w lustro spojrzę, kurczę, jak ludzie do mnie zaczynają gadać dziadek, to mówię, kurde, co jest? Też jak zostałem dziadkiem, to tak trochę to na mnie właśnie tak mentalnie zadziałało. Zaczęło dochodzić do wiadomości, to tak, no bo też czułem się duchem. Jeszcze bynajmniej nie dziadkiem. No ale natura jest bezwzględna. Jak się jest dziadkiem, to się jest. Jak z temperaturą u niego? Lekko podwyższona. Dobra. No bo tak. Tamten. Oj. Co to też był? On coś jeszcze raz przynajmniej wymaga. To na kartce pan mi doktor napisze, bo ja się pogubię, bo. Oczywiście. Panie doktorze, ja się gubię. Ja się gubię. Ja już nie wiem na przykład, czy sikałem. Jak to w tym kabarecie Nonówka. Piłem? Nie piłem. To wnuczek dziadka pyta. Dziadku, czy ty pamiętasz, kiedy pierwszy raz kobietę pocałowałeś? A dziadek mówi, wnusiu, ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz. Ta pamięć krótkotrwała się pogarsza, nie? Za to niekiedy przecież jakieś pokazują w tej chwili,
wszystkich, którzy opowiadają, jak to było. No. I teraz, rano była 46... 70 lat podobno. Powstanie temu. 56 plus 22, 78 rocznica. Mhm. Liczmy, że mieli 14 lat. Czyli w tej chwili 14-latki mają 92 lata. No bo tych starszych to już jest na pewno mało co, nie? No i on potrafi opowiadać. Z reguły ona, nie? No. Czyli... Czy tam jest tak, że tu potrafi opowiadać, ale co na śniadanie jadła, to już nie powie, tak? Taka natura ludzka, takie mamy, tak jesteśmy zbudowani. No, to już mamy z głowy. To jest ten jogi, tak? To jest jogi. No. Szary, pamiętowany, joga. Joga. No i mamy trzeci, który był już pana doktora. Tak. No, czyli świeżba usznego ma, jogowa. A to jest, panie doktorze, Piccolo, on już był przeziębiony i teraz ma tak. Pierwszym razem, tak? No, czyli półtora stopnia w dół. Mhm. Joga plus świeżba. Jogi świeżby. Mhm. A pisałem joga. Joga. Nie, bo tu o bubu i teraz myślałem, że może pan wpisuje pod bubu. Pod hasło świeżb. Muszę trochę usiąść. No. Może jakieś są takie siedzenia, to się z ubraniem. Piccolo? Piccolo był u pana doktora. Nie wiem, tam tego tyle jest. No trudno, że pan doktor pamiętał wszystkie koty. Ale ja byłem z nim. I one są też kichające? Kichające i oczy kleją mu się. I raz mu, wczoraj mu... Wczoraj mu tam zakropiłem. Nie? Lejku! Co ty wyrabiasz? No, taki... Idź guzie. Co, trzeba będzie ubrać rękawice? Chociaż wie pan, wziąłem go, włożyłem. Może tylko straszy, a może nie. Żeby jego tego nie ściskać mocno, nie? No, wali. Wali uzbrojona łapą. No dobrze. Ty, nie bądź taki. No dobrze. Ej. No spokojnie. No spokojnie. No. Wie pan, wziąłem go swobodnie, tak włożyłem do klatki. Dopiero jak włożyłem, to
odpychał. No dobrze, no. A tak to się nie rzucał specjalnie, wie pan? Chodź. Czyli on nie jest taki zbyt agresywny. No, mówię, tu był i ze 3 razy walnął, przecież mu po uzbrojoną łapą, nie? Z pazurami. No. Wziąć to ze stołu? Tak. Przedwczoraj to miał oba zaklejone, nie widział nic. Zakropiłem, to jedno mu się otworzyło, a drugie tak na pół. To może trochę kropelki pomogły, że się porozkleiło, tak. A dzisiaj to... To jest chłopak. Tak, to już było. A dzisiaj to miał jedno oko zaklejone. No. Wczoraj go chciałem złapać, ale mi się nie dało. Bo zrobiłem błąd, wie pan, po jedzeniu przyszedłem łapać. A dzisiaj już nie, dzisiaj kurczę, z rana nie dałem. Także połapałem, chociaż tego, tą joginę, to kurczę, nie chciał z krzaków wyjść. Nawet nie wiedziałem, czy jest tam, czy nie. Już miałem kończyć. Tu jest normalna. Ten ma normalną temperaturę? No, no ale z nosa jest paskudnie. Tak, no bąbelki widziałem. Puszczał bąbelki. Powiększone są. No dobra, dobrze. A w teren do krów, koni pan wyjeżdża? Konia nie pamiętam, kiedy miałem. Są teraz specjaliści końscy. Tak? Tak. Jest specjalizacja. A jakie najbardziej egzotyczne zwierzę pan miał? Borsuka pan miał? Kunę chyba, nie? Po pierwsze pan powiedział egzotyczne. No to znaczy najbardziej takie, najrzadziej. Kunę to wiem, że pan miał, bo pan ode mnie. Straż Miejska chyba panu przywiozła. Gdzieś ponad 4-metrowego... Pytona? O rany. Mógł pana udusić. No, 3 ludzi go trzyma. Podobno taki wąż to potrzebuje na rok 1-2 koty zjeść, żeby przeżyć. On dostawał, zdaje się, tam no, trochę częściej niż raz na miesiąc jakiegoś kurczaka. Z reguły, powiedzmy, wszystko zależy. Przy niższej temperaturze jest zwolniona, zwolniony metabolizm, przy wysokiej przynajmniej 2 razy. I żywe dawał mu? No. Kurczę. Była taka grupa pani gdzieś tam z Republik Związkowych dawnych i oni przyjeżdżali co roku i jeździli po całym wybrzeżu. Puder, małpy, papugi, te i pani wykonywała taniec. A, to z oni... tym na szyi. To... Bo mieli 2. Mm-hmm. To był ten większy. Już jeszcze, po wszystkim, tak? Był jeszcze mniejszy, tak. Tylko jeszcze tu jogę wezmę, bo przy tym wszystkim tutaj nie nakarmiłem.
drugi jogi to jest ten tygrysek tutaj. Ale mi pan rewolucję zrobił z tymi imionami, kurde, Marek. Nie wiem, chyba będę. Ale pan co pan uważa? Będę musiał się. Będę musiał się do pana zapisać na kurs rozpoznawania pci. Nie tam z boku te. Z boku otwierać. To z góry nie, panie doktorze. Bo później znowu, kurczę, nie domknę i mi ucieknie. To jest takie. Jak za dużo tych okienek, to wie pan. Dobra. Czyli mamy koniec, tak? Żebym później nie przyjeżdżał. Panie doktorze, a tu kot nie został? Ja jak Leszek. Akurat nie. Dosyć swoich. A to się pan zdziwił, przyjechał ostatnio, kota szukać, co? Ostatnio jeden jeszcze doszedł. Tu do pańskich kotów? No, tak zaczął tydzień temu przychodzić, a teraz to już wiem, że nie zaczął, tylko zaczęła. Aha. I widać, że była sterylizowana. Chyba. To może ten kot Leszka, tego Leszka? Panie doktorze, co? To jest taka poniżej roku koteczka. Szana z białymi nóżkami. Ja go się spytam, jaka mu zginęła. Może to ta, może tu mu gdzieś blisko wyleciała. Pod oknem, słyszał pan. Przez pół dnia był przeraźliwy miał. Bubu Piccolo, tak? Mak i chłopak. Tylko karteczkę, żeby mi pan napisał, kiedy mam z którym przyjechać. Karteczka będzie prosta. Z wszystkimi? Z wszystkimi w piątek. Aha, no to dobra, tu nie ma co. No. To teraz tylko fakturę. Dziękuję panie doktorze. Do piątku. Jakby się nie uda wszystkich naraz złapać, to najwyżej wie pan po południu, no, którymś tam przyjadę. Dobra. Trzy kotki. Ale zdrowe. Tam zdrowe. Jakby zdrowe, to bym nie przyjechał. Dziękuję panie doktorze. No kochani, widzieliście, w piątek.
I teraz zamykamy, kochani, nasz teatrzyk. O. O. No i zobaczymy, ile nam faktura wybiła, kochani. Jest. No, po środku tego, co mówiłem. 180 zł. Fiu. Dobra. Kluczyki są. Światełko zapalamy. Jest jedno. I teraz drugie. Jest. Czyli się wszystko świeci. I jedziemy. No ciężar, jakby mi zeszło ze mnie powietrze.
Dobry. Przejechać na drugą stronę. No teraz. Koło cmentarza będziemy jechać. Pod górkę. Nawet. Thank you.
idą. Następny, ale mniejszy. Jedziemy. Kiciolki już niedaleko. O Jezus Maria. Kicia, kiciulki. Kicie, kicie. No co jest, kicia?
kicia, kicia. Już jesteśmy. Kicia, kicia. Kiciulek. Dzień dobry. Dzień dobry, gdzie się był? U weterynarza. Znowu coś mu dni. Trzy małe kotki. Trzy małe kotki. No, tam oczka chore, w uszach świerzb, no, nie, tam jakieś infekcje zaczęły się łapać. A ja to czekam na Tatianę. Nikita chce łopatę kopać, dwie jamki i zrobić sobie później switchić. Tak? To po ruski turnik. I co, nie ma szpadelka? Szpadelik u mnie na działki. No i ja jej mówię, chodź na działku, ja będę wam targać ci kaki. A do Marysi poszła, ja mówię, Marysia, ty masz? Mam też na działki. No ja też mam w razie czego. No. Ja tu jeszcze muszę do tej Kariny tam przyjechać, tam jedną sprawę mam do niej. Mam teraz siodełko też takie zbędne. I się spytać chce, czy czasami nie chcą. Ten mały widzę rowerek ma. A takie siodełko wygodniejsze. No tak. Nie. No. I co tam z dyrektorem? Nie słychać nic? Nie wiem, wiem, że choruje raz, jest raz, nie ma, także nie wiem w sumie. No. Widzisz, tak to jest. No, także nie wiem, naprawdę. No jadę, bo oni tam miauczą. No dziękuję, do widzenia. Ciulka.
Kicia, kicia. Kiciolka. Zobacz, trzy kociaki u weterynarza byłem, z trzema. No, wziąłem do Miciurina, nawet się nie obejrzał, tak jakby nie do niego. Panie kolego, czemu jak się do pana mówi, to pan nie zwraca uwagi, ale jak pan mówi, to chce, żeby zwracać uwagę i rozmawiać z panem. Nieładnie tak. No dobra, przyjechali. Kiciulki! O Jezus, jaki chór teraz. Jak płaczą. Jak jechałem do weterynarza, nie było płaczu. Teraz płacz. Teraz muszę teraz zobaczyć, który jest który. Ty jesteś który. Pokaż no się. Ten mi jest na Jogiego. Ten mi wygląda na Jogiego. Ten powinien być. A, to jest. To jest Bubu. A tutaj. Ten. A kurczę, jak ja tu włożyłem. Tu spodem. Ten powinien być Piccolo. Tak? Pokaż na się. Pokaż, kicia. Chyba Piccolo to jest. Piccolo. Chodź, Piccolo. Tak. Prycha to Piccolo. No. Już. O. Agatka. Czekajcie teraz, żeby nie wozić dwa razy. To ja tutaj zostawię. Zostawię transporterek. Dobra. Ten transporterek zostawiamy tutaj. Tak, bo będzie się gibał, to skoczy któryś kot i zwali to. O.
Kiciulki. Chodźcie tu. Zaraz wam dam. Tu chyba puszka będzie. Jest puszka. Nie ma puszki, choroba. Tutaj puszki nie ma. Ale zdaje się, że tam jest. No jest, jest, jest. Chodźcie, kiciulki. No, super Benek. Się ten super Benek trzyma, że nie chce puścić. Dobra, tu dam. A resztę dam tutaj. Macie kicie. Macie tutaj. O, dobra. No. I tutaj jeszcze dam kurunt, czy jak to tam, kurometr. No, właśnie, jest. Tak? Dobra. No. To dwa, jeden kotek z głowy. Jeszcze dwa odwiozę. Kochani, jak widzicie, to jest cała eskapada. To nie ma tak, hup, siup, wsiadł i pojechał, już jest. Widzicie, ile to czasu zajmuje? No nic, te jeszcze załadujemy. Zaraz, którego muszę wypuścić? Tego. Czy tego na końcu? Bubu w Bibi na końcu. A to Jogi, czyli Jogina. No, to jedziemy. Kicie, no dałem wam jeść. Jedzcie teraz. Kiciulki. No. Dobra. Jedziemy teraz do Jogiego, czyli tam pod bramę ogrodu Michurina. No, opatrzność, dziękujemy, że nad nami czuwasz. No, która jest godzina? Dziesiąta. 40. No, jesteśmy. I teraz będziemy Jogiego wypuszczać.
Jogi, wychodź. Jesteś wolny. Kicia, kiciulek. Jogi, chodź. Chodź, Jogina. Chodź, kicia. No. Chodź, Jogi. Jogi, chodź. No, chodź, kicia. Jogi, kicia, chodź. Kiciulek, chodź tu. No, chodź. Się boisz wyjść. Zobacz, wolny już jesteś. Chodź, chodź. Chodź. Chodź, kiciulek. No. Chodź. Nie chcę wyjść. Się tutaj zapatrzył, że tu ma wyjście. No. Wychodź. Chodź. Chodź. Chodź, kicia. Jogi. Chodź, kicia, chodź. Chodź, kiciulek. Zobaczcie. Siedzi. Dormi najbezpieczniej. No chodź. Kiciulek. Nie chcę wyjść. Nie chcę wyjść. No chodź, chodź, kicia. Kiciulek. No chodź. Niuniek. No wychodź już, jesteś wolny. No. No. Chodzi tyłem. No. Jesteś wolny, u siebie jesteś. No. No świecz ma w uszach. Pan doktor mu napsiukał do uszu. No. U weterynarza. O, trzy koty były. O, poszedł tutaj spać sobie. Poszedł tutaj. Kiciulek. No i on tam sobie gdzieś na liściach ma swoje legowisko. No dobra. To już dwa były, jeszcze trzeci. No, kochani, i kółko się zamknęło. Widzicie? Kółko się zamknęło. O, Żbiczek jest. Cześć, Żbiczku. Kiciulku. No i teraz Bubu. Bubu Welbibi. Kicia. Chodź, kiciulka. No. Chodź, kiciulek. Tu, kicia, kicia, chodź. No, łaj. Łaj, Jezus Maria.
Aż mi się w głowie kręci. Nie? No, zadowolony, zobaczcie, ogonek w górze. No i jeszcze ma temperaturę. Kochani, jeszcze ma. Dostał drugą serię zaszczyków. No i w piątek z wszystkimi tymi trzema mam przyjechać znowu. Ojejoj, przewracam się. Się przewracam. Uciekam. O, aż mi za ciepło się zrobiło. Cieszy się, że wrócił do siebie. No, chwieje się. Po zaszczyka. A, Maciulek mały. Maciulek nie miał kleszcza wcale tam. Co ja mówiłem, że tam kleszcz może. To się okazuje, że to była taka kuleczka z malutkimi rzepkami. Się przyczepiła. No już takie były afery, że tam szlak trafiał. No. Dzisiaj się dał złapać. Bez problemu. No i nic nie ma. Schowamy torby. Kochani, do piątku. Zaraz zrobimy przelew. $180. No i w piątek chyba też gdzieś tyle będzie, 180 zł następne. Cholera. Dobra. Kochani, przyjechałem. To co, zakończymy tą transmisję. Nie, kochani. Dosyć tego już dobrego. To na razie. Dzięki. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.